Dzień dobry, Mateusz, Bęcz zapraszam na serwis sportowy. Pasjonaci biegania, marszów pieszych i skikami zapraszają do parku wrocławskiego na wspólną przygodę z Parkran. Jak podkreślają, każda pora roku jest dobra na aktywność fizyczną. Za nami 318. edycja Park RAN. Jej członkowie poza realizowaniem swojej pasji w lubińskim parku poprzez biegi ratują także zdrowie potrzebującym biorąc udział w charytatywnych inicjatywach sportowych choćby w Polkowicach czy Rudnej. W tych czasach w szczególności te raki, choroby, nowotwory, jakieś choroby serca wychodzą na, na, na gminnie i y, takie osoby, które y, trenują, no, niby nabywają tą odporność, ale mimo wszystko też potrzebują swojej pomocy, a teraz y, przede wszystkim dzieci malutkie, młode, y, które mają jakieś problemy z sercem, y, tak samo jak mówię z jakimiś innymi chorobami, które, które wiążą się, tak szczerze mówiąc, z ogromnymi pieniądzami, pieniądzami, które y, nakładem y, finansowym. Tak szczerze mówiąc, ci rodzice nie są w stanie poradzić sobie z tym. No bo to w tych czasach to jest ciężko, tak szczerze mówiąc. I my staramy się zawsze jakąś jakąkę dopomóc tym osobom i w każdy sposób jaki to jest możliwe dla biegacza, dla chodzącego, dla uprawiającego sport, chcemy pomagać. Jesień to idealny czas dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się, czy rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Teraz jest najpiękniejsza pogoda, tak naprawdę, bo jest idealna pogoda dla biegaczy. Tych kilkanaście stopni, 12, 10, 15 stopni to jest idealna pogoda, żeby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, z wychodzeniem w ogóle na dwór i rozpoczęciem weekendu, tak szczerze mówiąc, na wesoło. Hartowanie organizmu. Harto... O, o, właśnie, tutaj kolega mówi: hartowanie organizmu przede wszystkim, bo to, to nie jest tak jak lato czy wiosna, że jest cieplutko, fajnie, miło, przyjemnie. A tutaj, budowanie odporności, budowanie kondycji, co, to co jest najważniejsze, u Początkującej osoby, tak szczerze mówiąc. Za każdym razem w biegu uczestniczą nowe osoby. Tak było i w 318 edycji, gdzie swój debiut miał 12-letni Szymon. Park runowcy zapraszają w każdą sobotę do Parku Wrocławskiego. 5-kilometrową trasę, która liczy cztery okrążenia, można pokonać biegiem pieszo bądź z Najważniejsze, żeby wyjść z domu i zacząć dzień aktywnie. 43 rzuty na bramkę rywali i tylko 16 bramek zdobytych w całym meczu. Starcie z aktualnym wicemistrzem Polski kompletnie nie wyszło z szczypiernistom Zagłębia. W konfrontacji wicemistrza Polski uczestnika Ligi Mistrzów z Zagłębiem Lubin, które wciąż pozostaje bez punktów, faworyt mógł być tylko jeden. Byli nim gospodarze i z tej roli wywiązali się w 100%. Miedziowi walkę podjęli jedynie w pierwszym kwadransie, kiedy prowadzili nawet różnicą dwóch bramek. Z wyniku 6 do 4 dla zagłębia zrobiło się nagle 9 do 6 dla Nawciarzy, którzy od tej pory cały czas byli na prowadzeniu i wygrali ostatecznie różnicą aż 15 bramek. Gratulacje dla drużyny Spłocka, dla całego sztabu tenerskiego za, za ten mecz, za wygrany mecz. No cóż, jesteśmy po dwóch stronach tabeli. Tak naprawdę. Każdy z naszych zespołów ma inne cele. Na pewno nie przyjechaliśmy tutaj przegrywać meczu. Chcieliśmy jak najlepiej pokazać się przed publicznością z Płocka. Natomiast no, nie wyszłam tak, jakbyśmy pewno chcieli. Początek meczu był tylko taki, gdzie, gdzie potrafiliśmy nawiązać parę minut kontakt, kontakt na boisku i na tablicy wyników z zespołem z Płocka. Natomiast. Potem były sytuacje, gdzie dwóch czy trzech zawodników, Sasiu Gembala, Patryk Iskra, doznali mikrourazów. Mam nadzieję, że, że nie są to poważne, poważne sytuacje, poważne urazy. Wiadomo też, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy z zespołów ma swój cel. My punktów jeszcze nie mamy. Zawsze trzeba wierzyć, że następny mecz to jest ten mecz, w którym się te punkty zdobędzie. Wierzę w to, że że za tydzień w pławach punkty zdobędziemy. Jak, pokazuje, jak pokazują wyniki, czy zespół z Opola, czy zespół dzisiaj yy, z Gdańska w pławach, czy z pławami może wygrać i to dojść do, do, dobrą zaliczką, bo dzisiaj z tego co wiem, to, to pięcioma pramkami. Gdańsk wygrał. Yy, wierzę w to, że na terenie z pławmy te punkty zdobędziemy. Mówię już to, co jest do przodu, bo moment z płockiem to już jest historia. Yy, historia, jak to dobrze zakończyła się dla. Dla Polska. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję swoim zawodnikom za, za walkę w dniu dzisiejszym. W sobotę Zagłębie zagra na wyjeździe z jednym z kandydatów do medalu Azotami Puławy. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.